Tekst Manny na 27 października. W rękach twoich są czasy moje. Psalm 31, werset 16. Komentarz parauzyjny. Stając się naśladowcami baranka, wszyscy poświęceni słudzy Pana oddali swoje życie na ofiarę. Jeśli cały czas realizują swoje poświęcenie, w każdej chwili będą gotowi dopełnić tę ofiarę zgodnie z wolą Pana oraz środkami i sposobami, na jakie Jego opatrzność zechce dozwolić. Poświęceni Panu powinni pamiętać, że ani jeden włos nie spadnie z ich głowy bez wiedzy i pozwolenia Ojca, a postawa ich serca powinna być taka, jaką wyraził nasz drogi Odkupiciel: czyż nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Słowa ich serca powinny być takie, jak wyraził poeta: jestem kontent z losu swego i kierownictwa ręki Pana mego, reprint numer 3407. Komentarz epifaniczny. Słowa te są prawdziwe w odniesieniu do całego Kościoła i jego poszczególnych członków. Bóg ma właściwy czas na wszystkie rzeczy związane ze swoim planem. Dostrzegamy wspaniałe zarysy czasu wyznaczające doświadczenia Kościoła. W szczególny sposób potwierdzają to równoległe dyspensacje, wypełniając się w każdym szczególe dokładnie co do dnia. Bóg nie dozwala na najmniejsze opóźnienie w zarysach czasu odnoszących się do Kościoła. Tę samą troskę przejawia wobec poszczególnych jego członków. On przygotowuje każde doświadczenie, osiągnięcie, zadanie i przywilej w czasie, który przynosi jemu największą chwałę, a im pożytek. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Galatów rozdział 4, werset 4. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem. Rzymian rozdział 5, werset 6. Albowiem Chrystus, gdy jeszcze byliśmy mdłymi, według czasu umarł za niepobożne. Daniela rozdział 9, wersety od 24 do 27. 70 dni zamierzono ludowi Twemu i miastu Twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zagładzenie grzechów, i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzenie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie świętego świętych. Przetoż wieca zrozumiej, że od wyjścia słowa o przywróceniu i zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesjasza wodza będzie tygodni 7, potem tygodni 62, gdy znowu zbudowana będzie ulica i przekopanie, a te czasy będą bardzo trudne. A po onych 62 tygodniach zabity będzie Mesjasz, wszakże mu to nic nie zaszkodzi. Owszem, to miasto i te świątnice skazi lud wodza przyszłego, tak, że koniec jego będzie z powodzią, i aż do skończenia wojny będzie ustawiczne pustoszenie. Wszakże wzmocni przymierze wielom ich w tygodniu ostatnim, a w połowie onego tygodnia uczyni koniec ofierze palonej i ofierze śniebnej, a przez wojsko obrzydliwe pustoszyciel przyjdzie. I aż do skończenia naznaczonego wyleje się spustoszenie na tego, który ma być spustoszony. Rozdział 12, wersety od 11 do 13. A od tego czasu, którego odjęta będzie ofiara ustawiczna, a postawiona będzie obrzydliwość spustoszenia, będzie dni 1290. Błogosławiony, kto doczeka, a dojdzie do 1335 dni. Ale ty idź do miejsca twego, a odpoczniesz, i zostaniesz w losie twoim aż do skończenia dni. Ewangelia Łukasza rozdział 23, werset 46. A Jezus, zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mojego, a to rzekłszy, skonał.
Ewangelia Jana rozdział 13 werset 1, a przed świętem wielkanocnym wiedząc Jezus, iż przyszła godzina Jego, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoje, którzy byli na świecie, aż do końca umiłował je. Rozdział 17 werset 1, to powiedziawszy Jezus, podniósł oczy swoje w niebo i rzekł, Ojcze, przyszła godzina, uwielbij Syna Twego, aby też i Syn Twój uwielbił Ciebie. Dzieje apostolskie rozdział 1 werset 6, a tak oni zszedłszy się, pytali Go, mówiąc, Panie, izali w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 6, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. Rozdział 6 werset 15, które czasów swoich okaże On błogosławiony i sam możny Król królujących i Pan panujących. 1 Piotra rozdział 2 werset 23, któremu gdy złorzeczono, nie odłorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Objawienie rozdział 6 werset 11, i dane są każdemu z nich szaty białe, i powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze na mały czas, ażby się dopełnił poczet spółsług ich i braci ich, którzy mają być pobici, jako i oni. Rozdział 11 wersety 2 i 3, ale sień, która jest przed kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej, albowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą 42 miesiące. I dam je dwom świadkom moim, którzy prorokować będą 1260 dni, obleczeni będąc w wory. Rozdział 14 werset 15, a drugi anioł wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim na tego, który siedział na obłoku, zapuść sierp twój, a żnij, gdyż tobie przyszła godzina, abyś żął, ponieważ się dostało żniwo ziemi. Pieśni 186, 99, 333, 110, 293, 328, 63. Wiersze Brzasku, 95, w rękach twoich są czasy moje. Lektura uzupełniająca w strażnicy, reprint numer 5508. Pytania, jakie miałam w tym tygodniu doświadczenia, odnoszące się do myśli zacytowanego tekstu? Jak je przyjęłam? Jaki był ich wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.